Dziś, proszę Państwa, jesteśmy w Trzebini. Dziś następna inwestycja, która jest skończona. Dziś uruchamiamy tu produkcję biodiesla drugiej generacji, ponad 25 tysięcy ton. Inwestycja bardzo szybko wykonana. Koszt inwestycji 130 milionów. Ta rafineria zmienia swoje przeznaczenie. Jak doskonale sobie Państwo zdajecie sprawę, rafineria, która ma mały przerób ropy, nie będzie nigdy stabilna. Ona bardzo szybko musi się przekształcać w biorafinerię, w rafinerię, która będzie produkować nowoczesną chemię, nowoczesne dodatki i różne substancje do chemii. Dziś ta rafineria zwiększa produkcję biodiesla do 300 tysięcy ton. Było tutaj ponad 200 ludzi. Byli to spawacze, monterzy, elektrycy, automatycy, programiści. 200 ludzi, którzy pracowali razem z ogromnymi maszynami na wysokości, nie było ani jednego wypadku. To jest oczywiście nie tylko zasługa nasza jako AB Industrie, ale też zasługa Orlenu, bo praca była naprawdę partnerska. I tutaj chciałbym szczególnie podziękować całemu zespołowi Orlenu, inspektorów, ale też wszystkim osobom, które były zaangażowane, zwłaszcza pani Magdzie, która prowadziła cały ten zespół, całą tę inwestycję, za to, że traktowali nas w sposób naprawdę partnerski. I z wypowiedzi pana prezesa można było wywnioskować, że Orlen jest naprawdę liderem w rynku i tak jest, że jest bardzo mocną firmą i tak jest. I my oczywiście nie mieliśmy łatwo, no bo inwestycja była wymagająca. Inwestycja była naprawdę pod względem technicznym bardzo nowatorska. Trzeba było naprawdę bardzo dużego wysiłku wspólnego, żeby to przeprowadzić. Ale Orlen pokazał partnerstwo w tej współpracy. Znajdujemy się przed nowo wybudowaną inwestycją. Jest to inwestycja Jukofame do produkcji biododatków drugiej generacji. Za nami znajduje się hala produkcyjna, gdzie zlokalizowane jest serce tej inwestycji, większość urządzeń. Jak mogą Państwo zobaczyć, ta inwestycja powiązana jest również z istniejącą infrastrukturą Orlen Południe, która jest instalacja do produkcji biodiesla. Za nami łącznie z tą inwestycją związane są również nowy park zbiorników, gdzie są zbiorniki magazynowe na surowiec oraz produkt gotowy. Tak jak Pan Prezes wspominał, jest to inwestycja, która pozwoli na produkcję 30 tysięcy ton biododatków oraz 7 tysięcy ton gliceryny technicznej. Surowcem do tej instalacji są to tłuszcze posmażalnicze, które mogą pochodzić z naszych gospodarstw, ale również pochodzą z dużych zakładów, które produkują produkty, do których zużywany jest tłuszcz roślinny i ten tłuszcz roślinny jako odpad przyjeżdża do nas i my tutaj przetwarzamy ten tłuszcz roślinny na wysokojakościowe biododatki, które następnie są dodatkami do oleju napędowego. Czyli rozumiem, że jest to forma recyklingu po prostu, tak? Jest tak to należy tak, rozumieć. Tak, można tak w prostych słowach powiedzieć, jest to forma recyklingu. Jak najbardziej wpisuje się to w gospodarkę obiegu zamkniętego. Jest to bardzo dobry przykład właśnie do gospodarki obiegu zamkniętego. Jak długo ta instalacja powstawała? Ta instalacja powstawała około 2 lat. Czyli rozumiem, że restauracje, chociażby takie typu fast food, gdzie są przepracowane oleje, które do tej pory trafiały, zdarzało się, że w różne miejsca, rozumiem, że będą te skupowane przez Orlen te oleje. Ten surowiec będzie tutaj trafiał, to będzie się odbywało? Proces zbiórki olejów przepracowanych jest prowadzony przez firmy zewnętrzne, które następnie dostarczają taki olej przepracowany, zużyty olej spożywczy do Orlen Południe, jako surowiec. To pierwsza taka instalacja w Polsce w ogóle, czy pierwsza? Jest to pierwsza instalacja w grupie Orlen. Ta instalacja, rozumiem, to jest rozwój grupy Orlen, ale co to oznacza dla nas ta instalacja, jak ona jest ważna? Tak jak prezesi wspomnieli wcześniej na konferencji, my jesteśmy taką specjalizującą się spółką w biopaliwach. Bo jak wiecie, dyrektywy unijne w pewnym sensie wymuszają na nas coraz większą ilość paliw, które są pochodzenia nie z ropy naftowej, tylko z różnych innych surowców. Przede wszystkim z oleju rzepakowego, ale też jeżeli się da, to z odpadów. My tutaj właśnie z tych odpadów będziemy produkować tradycyjnego biodiesla, czyli de facto z czegoś, co byłoby wyrzucone czy niezużyte, my potrafimy produkować pełnojakościowe paliwo, które się potem komponuje do oleju napędowego.
No i na tym po prostu jeżdżą ciężarówki, nasze samochody z napędem diesla. Jak to będzie w liczbach wyglądało właśnie produkowanie tego biopaliwa? To co Pan Prezes wspomniał, nasza grupa chce do roku 2030 produkować 3 miliony ton rocznie. Ta rafineria tutaj obecnie będzie mieć moc ponad 300 tysięcy ton rocznie, w tym te 30 tysięcy to będzie z odpadów, czyli z oleju posmażalniczego. No reszta to jest z czystego oleju rzepakowego i też stąd ta nasza inwestycja w Kętrzynie, że będziemy sobie też sami produkować olej rzepakowy, ale też pod takim kątem, że my zamierzamy dobudować kolejne instalacje w latach 2040-30, dlatego że tych biopaliw będzie potrzeba coraz więcej. Z tego powodu, że po pierwsze rośnie zużycie paliw w Polsce, na razie jeszcze wciąż rośnie, takie są prognozy, natomiast też rośnie ten procent biopaliw, który trzeba dodawać, żeby te cele wskaźnikowe, te dyrektywy unijne spełniać. A jaki to jest procent obecnie, ten dodatek, biododatek? W tym momencie do diesla się dodaje tak do 7%, tak? Bo też są oczywiście ograniczenia technologiczne, szczególnie zimą. Powiedzmy jeszcze, bo rozumiem, że już zaczęła działalność ta część rafinerii, już uruchamiacie. Kiedy zaczęła? No my w zasadzie jesteśmy już teraz po wszystkich odbiorach, czyli po takich testach, gdzie potwierdziliśmy jakość produktu i że są wszystkie jakby parametry dotrzymane przez wykonawcę. Natomiast wiecie, my tą rafinerię rozbudowujemy stopniowo. My zaczynaliśmy od 100 tysięcy ton, potem 150. Po prostu mamy tutaj tak wykwalifikowaną kadrę, że potrafimy dość płynnie te kolejne elementy otwierać, tak? Czyli do dzisiaj to jest te 300-305 tysięcy ton rocznie po tej ostatniej oddanej inwestycji. Jeszcze dopytam, no bo wiadomo, że Polska rzepakiem też stoi trochę. Jak to zmieni otwarcie tego typu instalacji i tego wykorzystanie tego typu technologii? Jak to zmieni trochę układ sił w tych biododatkach? Czy to zmieni? Czy to jest jakiś niewielki procent? Ta konkretna instalacja, którą dziś otwieramy, nie zmieni, bo to jest olej zużyty, tak? Czyli to jest odpad. Natomiast to, że my podnosimy cały czas produkcję biodiesla, no to ma bardzo duży wpływ, dlatego że zasadniczo to jest tak, że w Kętrzynie z 500 tysięcy ton ziarna wyprodukujemy 200 tysięcy ton oleju, czyli to jest powiedzmy 2 do 5, jest ta proporcja. Reszta to jest śruta, która pozostaje z procesu produkcyjnego. Natomiast w Polsce dzisiaj się produkuje tak od 3 do 4 milionów ton ziarna rzepakowego rocznie i generalnie to wzrasta, tak? Czyli jak sobie Państwo wyobrażą, nie wiem, milion ton oleju napędowego biodiesla, no to będzie jakieś 2 do 5. Ponad 2 miliony ton ziarna, tak? Czyli na biopaliwa w Polsce idzie ogromna większość produkcji ziarna rzepakowego. To jeszcze dopytam jakościowo, jak rozumiem ten produkt, który będzie stąd wypływał, mówiąc wprost, niczym się nie różni od tych biododatków z rzepaku? Nie, właśnie ten proces jest o tyle trudny, że my to musimy najpierw odpowiednio oczyścić i przygotować, natomiast finalny produkt jest nie do odróżnienia. I też wspominaliśmy o tym, że my przetwarzamy glicerynę, bo w procesie produkcji biodiesla powstaje też gliceryna i ta instalacja, na którą Państwo patrzyli z sali konferencyjnej, to jest produkcja glikolu, który właśnie z tej gliceryny jest wytwarzany, czyli można też ten łańcuch jeszcze wydłużać. Okej, to będzie, jak rozumiem, sam proces technologiczny będzie droższy, ale musimy zgodnie z dyrektywami mieć też jakąś formę recyklingu, tak? W tych Tak, natomiast też te paliwa zaawansowane, po pierwsze są wymagane przez dyrektywy unijne, ale też są przez naszą legislację lepiej traktowane. My je możemy teraz podwójnie zaliczać, czyli w pewnym sensie ono jest droższe, ale jest też bardziej ekonomiczne, jeśli chodzi o spełnianie obowiązków. Czyli jest droższy sam proces, ale opłacalny pod względem, jak rozumiem, podatkowania. Pod względem realizacji obowiązków naszych jest bardziej opłacalny, tak. A jak to z Waszej strony logistycznej wygląda? Ile osób, ilu ekspertów musieliście zatrudnić, żeby ruszyć właśnie, żeby to już wszystko tutaj działało? My się rozwijamy, że tak powiem, stopniowo, tak? Czyli tak jak mówiłem, no, jak instalacja rośnie podwójnie, to się nie zatrudnia dwukrotnie więcej ludzi, dlatego że są synergie, tak jest efektywność, tak? Czyli na przykład no, ta instalacja będzie zarządzana przez tego samego dyrektora, który zarządzał poprzednią jednostką. Oczywiście no, trzeba powiększyć te zmiany, które obsługują instalację. Logistykę tu mamy akurat dość prostą, bo tu Państwo patrzą obok na jeden z największych terminali paliwowych w południowej Polsce, czyli my stąd jakby wywozimy paliwa już na stacje benzynowe, także mamy no idealne miejsce, żeby te biopaliwa tu produkować i dystrybuować w Polsce południowej, także Trzebinia to jest naprawdę dobre miejsce do takich inwestycji.